Zapraszam Państwa na rozmowę dnia Adama Beśka, naszego reportera, który jest w tej chwili u pani prokurator Ewy Wrzosek. Dzień dobry, Adamie. Pan spróbować poznać z panią prokurator. Tak, witam Państwa, oglądacie Państwo News 24, a Państwa i moim gościem jest od tygodnia zapowiadana, dziś wiemy też również represjonowana pani prokurator Ewa Wrzosek, również podsłuchiwana systemem Pegasus. Zanim zaczniemy program, powiem Państwu, co wydarzyło się dosłownie 10 sekund temu. Z okna w budynku prokuratury wyłoniła się pani, która jest szefową tej prokuratury i po prostu z okna, krzycząc do pani prokurator Ewy Wrzosek, wezwała ją na rozmowę. Tak dzisiaj wygląda formalne wezwanie na rozmowę dyscyplinarną, po prostu otwierające się okno i krzyczący z nienacka głos do dziennikarzy, a także do pani prokurator. Pani prokurator, dzień dobry. Potwierdźmy, że to sytuacja nie do opisania słowami. Znaczy, gdyby pan redaktor pewnie nie był tego świadkiem, trudno byłoby w to uwierzyć. Właśnie moja przełożona pani prokurator Laskowska wychyliła się z okna i zażądała natychmiastowego stawienia się po rozmowie z państwem do jej gabinetu w celu, jak rozumiem, wyjaśnienia tej sytuacji. Ale pani jest funkcjonariuszem państwa. Ma pan swój telefon komórkowy. W nim pewnie też kontaktuje się pani w związku ze swoim zawodem i wykonywaną pracą. Chodzi również o wyrok, o akty oskarżenia, o procesy karne, no przecież te dane mogły wyciec i trafić w niepowołane ręce. To już nawet nie tylko chodzi o panią, ale o tajemnice śledztw, które pani prowadziła, o tajemnice akt, które pani miała na swoim biurku, czy też w wersji elektronicznej. One trafiły gdzieś w niepowołane ręce, nikt nie wie gdzie, no i co dalej? No i to jest właśnie bardzo jakby dodatkowo groźny aspekt tej całej sytuacji, bo to już nie chodzi tylko o naruszenie mojej prywatności i mojej swobody do komunikowania się, chociaż oczywiście, szanowni państwo, jest to wartość konstytucyjna i każdy z nas ma do tego prawo. Natomiast telefon jest równocześnie moim telefonem służbowym, a więc kontaktuję się z policją, uzgadniam terminy na przykład jakichś czynności planowanych w śledztwach, więc proszę sobie wyobrazić, że ustalamy chociażby termin zatrzymania jakiegoś groźnego przestępcy. A on o tym wie wcześniej. A on o tym, bo ja nie wiem, gdzie te dane, kto mnie podsłuchiwał, w jaki sposób wykorzystywał te informacje, nie wiem, gdzie te informacje trafiły, więc istnieje potencjalna możliwość, że te informacje trafiły po prostu w ręce osób nieuprawnionych. Dlatego jest to tak bardzo groźne. Wyjaśnienie tej sytuacji łącznie z tym, gdzie właśnie dane pozyskane w ten nielegalny sposób z naszych telefonów trafiły. Być może mogą być one wykorzystane w różnych celach. Szukano nie wiadomo czego, bo tak jak podczas wysłuchania na komisji powiedziałam, nie jesteśmy przestępcami. Gdybyśmy przestępcami byli, to dowody zdobyte w międzyczasie przez służby specjalne powinny posłużyć do jakiegoś oskarżenia nas o jakiś czyn.